Okej, słuchajcie, zaraz pokażę Wam jeszcze kilka ćwiczeń, które możemy zrobić w domu, wykorzystując tylko ławkę, ewentualnie jakieś krzesło, tapczan. Po prostu musimy usiąść i bawić się z piłką prawą ręką, lewą ręką. Za chwilę Wam to zademonstruję. Okej, jak już dojdziecie do wprawy, to można pobawić się piłką w inny sposób. Potrzebujemy do tego jakiegoś krzesła i piłki i własnej pomysłowości. Zaczynamy od prostego kozłowania pod nogami. Możemy wolniej, możemy szybciej. Możemy na przykład stosem na boku. To jest proste. Teraz możemy sobie zacząć kombinować. Na przykład zaczynamy luźno. I na przykład mówię do mnie. No widzicie, czasami nawet mi nie wyjdzie, nie przyjmować się. Początki są zawsze trudne. To samo możemy po drugą. Jak już dojdziemy do wprawy, to jedziemy po dwiema od razu na raz. Możemy patrzeć pod nogi, możemy patrzeć przed siebie, kto jak woli. Można przyspieszyć. Nie wiem, tu serynkę. Jak już to opanujemy, to można zacząć kombinować kozłowaniem z góry. Nie są to proste ćwiczenia, ale mamy tyle czasu, że jak ktoś będzie codziennie próbował, to każde ćwiczenie spokojnie zrobi. Możemy pokombinować. Jedną nogą, drugą, pod sobą, pod drugą. To już jak ma spróbować, to już jest trudne ćwiczenie. Hop. Jeszcze raz pokażę. Hop. Pomiędzy nogami. Z przodu. Przekładanka. I na koniec jakiś jeszcze szybki zabijas pod nogą. To co było na początku. Można też to zrobić zamkniętymi oczami. Nic trudnego, jak już opanujemy z otwartymi. To sobie utrudnić. Ja założę sobie koszulkę. Szkoła jazdy, ale każdy z Was jest w stanie to zrobić. Zapraszam do wspólnej zabawy. Można w domu też poćwiczyć koszulkę.